30 września, dokładnie kilka dni temu, wydaliście nowy krążek intro, pierwszy wasz. Opowiedzcie o tym, jak powstawała ta płyta. Pracowaliśmy przez jakieś 2 lata, półtorej roku około i po prostu graliśmy w salce prób jak najwięcej, zbieraliśmy materiał, tworzyliśmy nowe utwory. Ja w trakcie pisałam teksty, później pod sam koniec przyszła budowa aranży, co i tak się trochę zmieniło w studio. No płyta powstała szybko, tak krótko mówiąc, bo po prostu weszliśmy do studia i ją nagraliśmy u tego pana Borysa Sawaszkiewicza. Witam, dzień dobry. Który tak naprawdę wiele wniósł, bo materiał, który graliśmy dotychczas, brzmiał jak brzmiał, ale jak weszliśmy do studia, to ten oto pan sprawił, że płyta brzmi troszeczkę inaczej, bardziej dojrzalej, skupiona jest po prostu gdzieś tam aranżacyjnie, lepiej to wszystko brzmi. A jakie ma ostatecznie brzmienie ten krążek? Co na nim się znajduje? Ostatecznie, no na tym krążku, że tak się wyrażę, znajdują się kompozycje, które można powiedzieć, że są takim pokazem naszych inspiracji dotychczasowych, nie? Takich, bo znajdują się tutaj, no właśnie, poszukiwanie takie bardziej, brzmień tego wszystkiego. Czyli od bluesa do? Tak, od bluesa do grunge'u, przez soul jakiś, nawet funk, różnie po prostu jest, trochę grunge'u. Dziękuję.